Cześć, jesteśmy w Zwierzyńcu, ale nie przyjechaliśmy tutaj, aby poplażować albo wypić coś zimnego w tutejszym browarze. Chcemy zachęcić Was do bardziej aktywnego wypoczynku. Dlatego zapraszamy Was na jedną z tutejszych tras Nordic Walking. Nasza dzisiejsza trasa oznaczona jest kolorem czarnym i zaczyna się w tak zwanym Zwierzyńczyku. Całość trasy to 10 km, a na jej przejście potrzeba około 3 godzin. Trasa rozpoczyna się i kończy przy Zwierzyńczyku, który zaraz opuścimy. I kierując się ulicami miasta, dotrzemy do Zalewu Rudka. Po chwili docieramy do Zalewu Rudka, którego powierzchnia to 6 hektarów, a głębokość w niektórych miejscach dochodzi do 2,5 metra. Jest tutaj plaża i kąpielisko, ale to miejsce najbardziej znane jest z powodu kajaków. To właśnie tutaj kończy się najpopularniejsza trasa kajakowa z Obroczy do Zwierzyńca. Przy tamie znajduje się ciekawa tablica, która prezentuje różne ćwiczenia, które możecie zrobić z kijkami. Ćwiczenia rozgrzewkowe, rozciągające i ćwiczące koordynację. Więc jeżeli jeszcze stawiacie swoje pierwsze kroki w Nordic Walking tak jak ja, warto z nich skorzystać. Po krótkich ćwiczeniach opuszczamy już okolice zalewu i kierujemy się wprost do Roztoczańskiego Parku Narodowego. Idąc ulicą przez pewien czas nie będziecie widzieli trasy Nordic Walking, ale kierując się niebieską ścieżką na pewno tutaj traficie. A my idziemy już do lasu. Tak jak wcześniej nie było oznaczeń, teraz zobaczycie je na co trzecim lub czwartym drzewie, więc nie musicie się obawiać, że gdzieś się tutaj zgubicie. Spacer po lesie to prawdziwa przyjemność. Wszędzie jest zielono i czuć zapach igliwia. Nawet wchodząc pod górę jest bardzo fajnie. A my idziemy wprost na Kamienną Górę. Jak widzicie, droga jest szeroka, czysta i płaska. Dlatego przejść tędy możecie nawet w klapkach. Właśnie minęliśmy szczyt, ale szczerze mówiąc można go wcale nie zauważyć, ponieważ widoki wyglądają tak samo jak tutaj, czyli droga i las, więc nie są jakieś fenomenalne. Natomiast my kierujemy się już w dół. Schodząc dochodzimy do znaku, który informuje nas, że do końca naszej wycieczki pozostały już tylko 4 km. Obok znaku znajdziecie tablicę, która pokazuje pomiary tętna. Możecie tutaj sprawdzić, czy odpowiednio ćwiczyliście. Ja sprawdziłam swoje tętno, i rzeczywiście według mojego wieku jest ono prawidłowe. W tym miejscu przecinają się czarna trasa Nordic Walking i czarny szlak rowerowy. Dlatego trzeba uważnie śledzić oznaczenia. A my idziemy prosto do Zwierzyńca. Kolejny fragment jest mniej przyjemny, ale o wiele ciekawszy, ponieważ robi się dosyć stromo. I tak jeszcze kawałek przed nami. W tym miejscu kijki naprawdę się przydają, zresztą zobaczcie sami. Pamiętacie, co wcześniej mówiłam o klapkach? Trochę to wycofuję. Jeżeli będzie ładnie i słonecznie, to myślę, że dacie radę. Ale jeżeli spadnie deszcz, lepiej wrócić trasą rowerową. Trudny fragment nie jest długi, a już po chwili docieramy do bajkowego, a teraz czarno-jagodowego lasu. Po wyjściu z lasu droga prowadzi wzdłuż torów. Zwróćcie uwagę w szczególności na te z podwójną sprężynką. To tak zwany szeroki tor. Tory prowadzą wprost na Ukrainę, a nawet dalej, aż do Chin. Po drodze zobaczycie jeszcze jedno ciekawe miejsce. To stary cmentarz żydowski. I chociaż na nagrobkach widać już odciśnięty ząb czasu, jeżeli się dobrze przyjrzycie, można jeszcze fragmenty ich odczytać. Niektóre z nich zachowały się całkiem dobrze nawet do dnia dzisiejszego. I są do tej pory odwiedzane, o czym świadczą leżące na nich kamienie. I jesteśmy w Zwierzyńcu, przy Urzędzie Gminy. Trasa oficjalnie kończy się na Zwierzyńczyku, czyli tam, gdzie zaczynaliśmy, ale z tego miejsca bez problemu tam dotrzecie. Gorąco polecamy Wam tą trasę na niedzielny, bardzo fajny spacer leśny. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.